Dobra, potencjalnie ostatnia akcja w tym meczu. Rel Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie kolejny samochód, czyli już drugi Lamborghini, który jest w Rockecie. Nazywa się tak, że lepiej nie będę ryzykował czytania nazwy. Ale dobra, mniejsza. Oczywiście przypominam o kodzie twórcy, ja wpisuję EDEK, kupuję zestaw. No i zobaczmy, co tutaj można edytować. A jeszcze nie wiem jak długo, natomiast tutaj macie do odebrania z okazji jakiegoś, nie wiem, eventu. Czekajcie, jaki to jest event? Miesiąc kobiecej historii? Nie mam pojęcia, co to może znaczyć. Ja akurat nie używam hymnów gracza, jak ktoś używa Thomas Afrika do odebrania, ale mniejsza. Dobra, ogólnie tak wyglądają dwa Lamborghini obok siebie. Prawdę mówiąc, moim zdaniem ten Huracan jest ładniejszy. No ale mniejsza, zobaczmy, co tutaj można edytować. Jeżeli chodzi o malowanie, to jest takie oto srebrne dostępne, które wygląda mega spoko, ale zobaczmy, jak tutaj kolory można edytować. No niestety tylko w taki sposób. To ja już wolę ten srebrny, bo jest, no, mi się podoba. Opony mamy dostępne takie i takie. Ogólnie, no nie wiem, takie jakieś są, nie wiem, nie w moim stylu, ale załóżmy to takie trochę bardziej złote. Boost można używać dowolny, ozdoby nie ma, antenka jest tylko z Lamborghini, której nie widać? Dobra, jednak widać, tylko miałem w bakesmodzie coś ustawione, mniejsza moja wina. Wybuch jest dowolny do użycia, ja sobie dam puff, ślad spod opon i dźwięk silnika, posłuchajcie. No, brzmi jak typowe Lamborghini takie. Okej, to co? Freestyle 1v1 na start. Ogólnie to w grze już mi się podoba nieco lepiej niż, niż w lobby. Jest naprawdę, no, trochę pozytywniejszy tutaj. I zobaczmy, jak się będzie nim pykało. Dobra, polećmy na pierwszy atak. Aj, dobra, nie pykło. Ja już sobie sprawdziłem, że jest to hitbox do minusa. Jeszcze zobaczymy oczywiście po meczu, jak leży na tym aucie, ale taka podstawa jest grana. Coś tak jakoś dziwnie mi się nim na start jeździ. Tak jakby był dużo dłuższy od hitboxa znowu. Dobra, jest okazja, spróbuję jakiegoś Kuksir Pincha. Może wyjdzie od poprzeczki. Obronił ziomek, ale leciał w bramę, no. Okej. Zobaczmy. Nie no, cały czas mam wrażenie, że tak jakby piłka mi wchodzi w karoserię, czyli że hitbox jest krótszy niż, no, po prostu wizualnie auto wygląda. Nie wiem, tak wcześniej słuchałem ten dźwięk i mówiłem, że jak takie typowe Lamborghini. Tak prawdę mówiąc, trochę dziwnie brzmi ten samochód, takie, no nie wiem, tak inaczej niż inne, nie wiem, co jest tym silnikiem po prostu, ale jest jakiś inny niż inne Lamborghini, co tam było. Głupoty, zacząłem gadać. Dobra, polećmy na kolejnego Mastiego. Ogólnie Mastiego mi się nim bardzo dobrze robi. Wydaje się być do tego stworzony. Dobra, może ceiling shot. Nie mam boosta, ale Masti Flick, okej, w miarę clean Masti, ale tak jak mówię, Mastiego mi się nim dobrze robi. A i w ogóle, bo tak zapomniałem wspomnieć, to dzięki wielkie wszystkim, co wpadli na po prostu pokibicować, tam zobaczyć po prostu, jak to wszystko wygląda na transmisji z Bilauda, jak komentowałem z Bruzem oraz Mostowym turniejek z Rocketa. Także po prostu fajnie, że część z was wpadła i no, i to tyle. Może ground pinch? Chociaż to może być ciężkie. Czemu ten ziomek sobie jeździ w kółko? Dobra, wyjdźmy z tego meczu i zobaczmy hitboxy. Okej, no tak jak sądziłem, wystaje dosyć spora część samochodu z przodu, co jest niestety moim zdaniem mocno odczuwalne. No i też samochód jest węższy niż tak jakby pokazuje hitbox. Także no to tutaj trochę defekty są w tym samochodzie, jeżeli chodzi o grywalność. Dobra, jeszcze jeden mecz pod klipy przed rankedem, tak po prostu, żeby coś było jeszcze do odcinka. Jakieś ładne brameczki. Kurde, w menu tak średnio wyglądał ten samochód, ale tutaj wygląda naprawdę fajnie i te opony nawet wyglądają jakoś ładnie. No ale to nie zmienia faktu, że średnio się nim gra, bo hitbox się mocno nie zgadza. Okej, spróbujmy może ceiling shot. O kurde, ale mnie obróciło. Dobra, to pogo. Into złapanie piłki i bramka, nie wiem, to było, nie wiem, co ja zrobiłem. Jest to najlepsza piłka, ale możemy spróbować strzelić jakiegoś double toucha. On to wybije raczej. Okej, to jeszcze próba jakiegoś double reseta przynajmniej. Nie wiem, strasznie. No nie mogę wiedzieć tego auta, no. Dobra, ostateczna próba flip resetów tym autem. Jeden. Dwa. Dobra, i słupek, no nie wierzę. Ale generalnie mega się niewygodnie je robi, przez to, że tak jakby wydaje się środek auta, że się znajduje w innym miejscu. Wystający hitbox, no niestety, no przynajmniej dla mnie tak wpływa. Okej, zróbmy sobie tutaj jakiegoś reseta może.
I Masty Flick? Nie, no nie miałem reseta, ale to było, już widziałem generalnie klipa życia jakiegoś, że miałem tam flipa, zdobyłem i zrobię Mastiego, ale niestety, jak widać, złą częścią podwozia złapałem piłkę. Okej, okay. Może ceiling shot. Masty nie siadł. Może jakiś Arsenal reset i nie kopnął niestety. Albo double tapik, przynajmniej taki w miarę ładny. Dobra, to nie było takie tragiczne, ale się turbo niepewnie czułem, jak ta piła mi się w auto wbija, ale dobra, już nie będę narzekał. Zresztą to jest test auto, to tutaj zobaczycie moje odczucie samochodu, to może też narzekać, jak coś mi się nie podoba. Dobra. Robimy reset, Masty. To był najwolniejszy chyba reset Masty double, jaki zrobiłem w historii. Dobra. Potencjalnie ostatnia akcja w tym meczu. I to było całkiem spoko. Generalnie nigdy nie próbowałem strzelać tego typu resetów. To jest chyba Arsenal reset. Ale jak widzimy, działa to dosyć fajnie. No nie, no spoko to jest. Ale co do samochodu, to na razie jestem trochę negatywnie nastawiony. Zobaczymy, zagramy jeszcze mecz rankingowy. Dobra, mamy naszego przeciwnika, Seborach. Nie wiem, jak to działa, ale w sumie często jak gram rankedy takimi losowymi autami, czy tam na teście odcinka, to... W sumie jakoś wygrywam, czy to jest po prostu, że się bardziej staram na odcinku, czy co, ale chyba muszę grać wszystkie rankedy tak na testowaniu samochodów, to bym wszystko wygrywał. Ale dobra, mniejsza, bo zaczynamy od 0-1 i coś czuję, że mocno przegram w tym spotkaniu, jak tak zacząłem już gadać na początku. Okej, zrobimy wolne wznowienie. Niestety dostaliśmy lekkiego kopa. Ale ja tutaj będę pierwszy, nie teraz niecelny strzał. Tutaj sobie go zbijemy. Mam boosta. Tego boosta też zgarnę. Tutaj nie dać się zdemować. Nie dać sobie strzelić też przy okazji. Szybki kontratak. On to będzie miał. Dokładnie. Tutaj znowu bloczek. Okej, za plecy. Oj, nieprzyjemnie się to kontrolowało. Okej, to nie leci w bramę, ale nie mam przyspieszenia, więc może być zaraz nieprzyjemnie. No nie wiem, tracimy na 2 do 0. Okej, tak nie przegramy wznowienia, jak na niego nie pojadę. Ale niestety ziemek się zorientował, że nie jadę. Natomiast tam mu nic nie da. Dobra, tutaj straszymy go jumpem. Podbitka. Dajemy, że nie mamy boosta i prosto w okienko. Dobra, wcześniej się spostrzegł, ale na to wznowienie to raczej nie ma sprytnych. Żeby zobaczyli, chyba że ktoś jest mega skupiony. Okej. Wiecie co? Może bump? Dobra, nie siadło niestety. Niewygodnie. O! Co jest? Ja to obroniłem? Czy nie trafił? Nie, no chyba nie trafił po prostu, bo tak mi kamerę w ogóle zbugowało, że nawet nie wiem do końca. Ale nie ma szans, że ja to obroniłem, ale dobra, mniejsza, 2 do 2. Natomiast tym autem to rankedów nie zamierzam grać, tak już wam powiem na ten moment. Dobra, mamy szansę na atak z powietrza. Może jakieś podanie na ceiling. On na nas leci. Ojeju, za mocno podbiłem. Nienawidzę wystającego hitboxa. Jeszcze nie wyczuty auto. Dobra, to była moja wina oczywiście. Nie powinienem w ogóle lecieć na coś takiego. Okej, to niebezpieczne jest mega. Co to za safe jest? Jeszcze recover szybki. Proszę demo na nim. Dobra, mamy boosta. I bombka. Dobra, to było fajne zagranie, w sensie cały ten kontratak zapoczątkowany super interwencją tak naprawdę. Tutaj taki bumpik, żeby nam nie zabrał boosta. Ej, to było naprawdę dobre. Okej, wznowienie wygrane. Wiedziałem generalnie, jak apparently Jack to robi, że czasami po prostu... Okej. W takich sytuacjach fejkuje, że pojedzie na danego boosta, żeby przeciwnik pojechał gdzie indziej i potem skręca i zabiera przyspieszenie to, po które jedzie przeciwnik. To jest mega fajne, ale to może kiedyś. Dobra, nie zadziałało. I tracimy na 4 do 3. To się nie wiem, czemu podpaliłem do takiego playa. Jeszcze jak nie czuję samochodu. No, bez sensu to zrobiłem. Dobra, może z warzywi. No, dobra, udało się to wybić. Ale nie mamy przyspieszenia. On też zresztą chwilowo nie ma. Dobra. To może być ciężkie, jeżeli tylko skontroluję piłkę. No, dokładnie. Tracimy 5 do 3. Ja czuję, że... Dobra, fliczek w prawe okno. Mówię, do minusem? Bardzo fajnie się robi fliki, jeżeli coś ma hitbox do minusa. Ogólnie niskimi samochodami się fajnie flikuje, ale... Też trzeba mieć to trochę wyczute bardziej. Dobra, przyjęcie.
Ojej, jakie to było potężne. W ogóle straciłem w niego wizję. Nie wiem, czemu go nie widziałem. Tak jakoś moje oczy są chyba już zmęczone. Mimo, że wiedziałem, gdzie mniej więcej jest, to go totalnie nie widziałem. On próbuje Breezy Flick, ale bronimy. Dobra, typie, podaj mi piłę. Dawaj to. Okej, jest demo. I proszę, mocny strzał. Dobra, doleci. 5-5 nadrobiliśmy. Teraz bardzo ważne wznowienie. Okej. Dobra, weźmy to przyspieszenie. Polećmy na sufit. On nie powinien się na to łasić. Ja się nie powinienem na to łasić. Edek. Okej. Spróbujmy to do góry zabrać. Okej. I niestety zdropił to. Nie wiem, miałem ochotę na bramę na 0 sekund, bo to jest zawsze fajne. Dobra, tutaj próba wolnego wznowienia. Teraz fajnie by było nie stracić bezpośrednio. Dobra, udało się obronić. Dobra, spróbuję go zdemować. Nie udało się. Okej, okay. On zabrał przyspieszenie, ale powiedzmy, że chyba to zdążę wybić jeszcze i zebrać tego boosta, nie dostać demo. A, proszę. Proszę? Dobra, wygrywamy to spotkanie, ale tego auta już tutaj szybko podsumowując nie polecam do grania, jeżeli ktoś tryharduje. Ogólnie to samochód w grze nie wygląda tak źle, jak myślałem, w sensie nawet jest ładny, muszę przyznać. Jak ktoś jest fanem Lamborghini, to pewnie mu się będzie podobał. Ale jeżeli ktoś szuka auta, żeby sobie pograć for fun, niekoniecznie dlatego, że jest wielkim fanem tego samochodu w rzeczywistości, że tam, że mu się mega podoba, to prawdę mówiąc nie polecam, ponieważ nie dość, że hitbox jest tak jakby za długi, to jest za szeroki i ogólnie no nie wiem, mi się przynajmniej nie gra tym samochodem jakoś mega przyjemnie. Może i tam padły jakieś fajne bramki w odcinku, może i tam wygraliśmy ostatecznie mecz rankingowy, ale na koniec dnia to każdym autem idzie wygrać i każdym autem idzie strzelić ładną bramę. Ja tutaj, żeby tak naprawdę was nie zakłamać, dobra, tutaj akurat ładny Masty Flick siadł, ale żeby was nie skłamać, to nie mogę polecić tego samochodu, bo jest zwyczajnie źle tak jakby dopasowany do swojego hitboxu, czyli tak jakby teksturek, który mi uderza w piłkę. No i co, żeby nie przedłużać, zapraszam jeszcze do zostawienia oczywiście lajka oraz suba, ewentualnie komentarze, jaki samochód chcielibyście niebawem zobaczyć, czy tam co tam byście zmienili. Zapraszam też na nasz serwer Discord, zapominam tego ostatnio robić, ale wpadajcie tam i ja już nie przedłużam jeszcze raz, elo elo.